Dzień dobry Państwu. 3 lipca chciałem Państwu przekazać kilka najważniejszych informacji z naszej gminy. Główny temat, który w ostatnich dniach chyba wszystkich Państwa dotknął, to jest kwestia wywozu odpadów śmieci w naszej gminie i kwestia ceny, jaką wszyscy jako mieszkańcy za to płacimy. Z uwagi na koszty, jakie zostały zaproponowane w kolejnym przetargu, doszło do wstrzymania wywozu śmieci, ponieważ razem z Radą Gminy na specjalnej, nadzwyczajnej sesji Rady Gminy, która odbędzie się w dniu dzisiejszym, będziemy po raz kolejny dyskutowali na ten temat, ile te śmieci w naszej gminie mają kosztować. Ja już sygnalizowałem Państwu, że ta cena może być wyższa, zresztą jeżeli zerkniecie Państwo do informacji medialnej nawet z zeszłego roku, nawet wszędzie była ta informacja, że te ceny niestety pójdą w górę. To wynika z prostego faktu. Przepisy dotyczące wywozu śmieci wiążą tak naprawdę samorządom ręce. My już tak nie bardzo możemy co w tym systemie regulować. Jest on bardzo ściśle uregulowany przez ustawodawcę, ustawami sejmowymi i my możemy tylko po prostu płacić i płakać nad tym, żeby jest drogo i będzie niestety coraz drożej. Na dzień dzisiejszy stawka w naszej gminie ciągle jest prawie najniższa w powiecie. Chyba tylko w mieście Knurów jest odrobinę niższa. Teraz ta nasza stawka proponowana Radzie Gminy jest bardzo wysoka, ponad 36 zł od osoby, nie wliczając w to potencjalnych zniżek. Ta stawka ustawi nas niestety na czele peletonu. Ja sąsiednim gminom życzę jak najlepiej, ale oni są dopiero przed przetargami i obawiam się, że u nich ceny również pójdą do góry. Ta sama sytuacja miała miejsce w ubiegłym roku, kiedy my podnosiliśmy stawkę na 20-80. I po kilku miesiącach w innych gminach te stawki poszybowały na 22,4, a nawet na 28 zł. Tak będzie się to niestety powtarzać. Dopóki nie zmienią się przepisy ustawy, dopóki nie zmieni się sposób obliczania opłat za śmieci, będziemy, proszę Państwa, płacili coraz drożej i gminy niestety nie mają na to żadnego wpływu. Ten przyjęty system ryczałtowy, jest też poniekąd bardzo niesprawiedliwy. Osoby, które wystawiają mniej śmieci, płacą tak naprawdę za wywóz śmieci tych, którzy produkują ich więcej. Długo można by dyskutować na temat tego, jak te śmieci powinny być wywożone, kto powinien i w jaki sposób to finansować. Jest ta dyskusja w mediach obecna już od zeszłego roku. Odsyłam Państwa do tej dyskusji, odsyłam Państwa do wieści gminy, gdzie na ten temat piszemy, odsyłam do naszych stron internetowych. I tutaj chciałbym się odnieść do tych informacji, które Państwo przekazujecie, czy to właśnie przez internet, czy gdzieś w rozmowach bezpośrednich. Większość z tych Państwa wniosków, które, ja się zgodzę, są racjonalne i rozsądne i które by poprawiły system odbioru śmieci w gminie, nie tylko u nas, ale i w całej Polsce, proszę Państwa, te racjonalne wnioski są sprzeczne z przepisami prawa. Nic na to nie poradzimy i musimy się z tym po prostu mierzyć. Tak wygląda sytuacja na dzień dzisiejszy. Co zrobić, proszę Państwa? Lobbować, lobbować, jeszcze raz lobbować, żeby zostało zmienione prawo. Wtedy, kiedy gmina będzie miała większą elastyczność, będziemy mogli naprawdę wyjść Państwu naprzeciw, wtedy myślę, te opłaty mogą zmniejszyć się. Dopóki nie będzie zmiany przepisów prawa, opłaty, to Państwu niestety mogę obiecać, na pewno nie pójdą w dół, a raczej będą szły do góry. Rozpoczęły się wakacje. W najbliższych dniach, już najprawdopodobniej od poniedziałku, otworzymy publiczne prace zabaw w naszej gminie, żeby były już ogólnodostępne. Pomimo trwającej epidemii staraliśmy się dołożyć wszelkich starań, żeby to otwarcie było bezpieczne. Dlatego to też między innymi tak długo trwało. Ja nie pozwolę sobie narażać życia i zdrowia dzieci i osób, które będą na tych placach przebywać. Dlatego dopóki nie było wdrożonych pełnych procedur zabezpieczenia placów zabaw, dopóki nie zabezpieczyliśmy, proszę Państwa, na to kosztów, bo to będzie kosztowało kolejne pieniądze, żeby te procedury realizować, nie otwieraliśmy placów zabaw. Ja wiem, że mogło to wielu z Państwa irytować, była ładna pogoda, nie można było skorzystać, ale my już przyzwyczailiśmy się trochę do tej epidemii, ale ona ciągle jeszcze trwa i staramy się o tym pamiętać, dlatego pozwoliłem sobie wstrzymać otwarcie placów zabaw, dopóki nie będę pewny, że po prostu ich otwarcie będzie bezpieczne. Ja myślę, że od poniedziałku, jeszcze Państwu podamy od której godziny, ponieważ ostatnie zabiegi będą prowadzone właśnie w poniedziałek rano, prace zabaw będą czynne i będą już czynne codziennie, natomiast o szczegóły, w których godzinach one będą wyłączone na czas zabiegów dezynfekcyjnych, na czas czyszczenia placów zabaw, o tych wszystkich szczegółach będziemy Państwa informowali na bieżąco. Proszę Państwa, w przyszłym tygodniu, w przyszłą niedzielę odbędzie się druga tura wyborów. Wielu z Państwa na pewno zastanawia się, jak zagłosować. Podobny system wyborczy jest we Francji, gdzie w pierwszej turze jest zawsze wielu kandydatów, a w drugiej już wiadomo tylko dwóch. We Francji jest takie powiedzenie, w pierwszej turze głosuje się sercem,
a w drugiej turze rozumem. Ja nie będę Państwu mówił, na kogo głosować, nie jest to moja rola, ale już dziś zachęcam Państwa, żeby zapamiętać, że w tę przyszłą niedzielę trzeba pójść na wybory. Miłego weekendu Państwu życzę, do widzenia.